Witam serdecznie, wspaniali widzowie, więc mamy dzisiaj szósty dzień naszego challenge'u. No i zakończył się w tym momencie. Otóż Bisio ma już mastera, 7 LP nawet ma na plusie. Także szóstego dnia zostało to wbite, więc challenge jest kompletny. To znaczy my go będziemy kontynuować jeszcze dzisiaj i jutro i zobaczymy, jak bardzo zbliża się jeszcze do Grandmastera w trakcie tego czasu. Zróbmy sobie takie krótkie podsumowanie. Ostatnie gry wam pokażę. Ostatnia gra, która się wydarzyła, to był Infinitym. Dostałem augment pod Sivir, która drukuje pieniądze, więc zacząłem rolować trójkę Sivir, żeby przyspieszyć swoją ekonomię. No i podczas rolowania zapgradowałem kilka jednostek low levelowych, co popchnęło mnie ostatecznie na pierwsze miejsce. To jest w ogóle ciekawa gra, bo wygrałem na MFK trójkę i to dało mi mastera. Tutaj też miałem spoty pod Infinity całkiem dobre. Bardzo bliskie były tutaj te lobby, więc szkoda, że to nie weszło. Tutaj jakaś Leblon, tutaj jakiś Gnar. No, także tutaj się udało. Jest master. Zobaczmy sobie podsumowanie na tactics.tools. Wygląda to tak. TFT Bisio w 6 dni został 976 graczem na naszym europejskim serwerze. Tak wygląda wykres. Tutaj około 12, pewnie jeszcze 11, tutaj się zaczęły gry. Po tych meczach prowizorycznych zaczęliśmy w goldzie. No i z tego golda szliśmy sobie w zasadzie cały czas powoli coraz wyżej. Tutaj się zaczęły schody. Czyli tak naprawdę mogłem to zrobić 4 dnia, ale na diamencie 2 troszkę zacząłem odwalać. Troszkę RNG też nie zaczęło oddawać. No, po prostu zaczęło się utrudnienie. Ciężko mi się grało od D2. No ale potem się ogarnąłem. I tutaj już podjechaliśmy, jest master. Tutaj jest bardzo ciekawa statystyka. Zobaczcie sobie, jest taki wykres fajny. Takie ciastko. I w ogóle niesamowite jest to, że tutaj prawie wszystko jest zapełnione. S plus nawet dostaliśmy tutaj, jeśli chodzi o egzekwowanie naszych kompozycji. Tutaj mamy różnorodność kompozycji, jakimi graliśmy, no też jest bardzo duża. Ekonomia też jest całkiem niezła. Kompozycje są bardzo dobre. No a przedmioty są najgorsze. Co to oznacza? Oznacza to, że właśnie ta statystyka przedmiotów, ona nie zawsze jest taka ważna. Bo to, że ja nie mam tutaj eski, wcale nie oznacza, że robiłem coś bardzo źle. Wyjaśnię wam, jak to działa, jeśli chodzi o przedmioty. Tutaj będzie eska, jeśli przedmioty, które buduję, odpowiadają najlepszym przedmiotom, jakie dana postać może nosić. A że ja tutaj często fleksuję jakieś dziwne przedmioty, to często się zdarza, że te postaci noszą nie najlepsze przedmioty, ale byleby po prostu dopchać się do top 4. Także ta statystyka tutaj byłaby lepsza, gdybym trzymał się kurczowo tych tak zwanych itemów BIS, więc ta statystyka nie jest taka ważna. Natomiast te wszystkie, które mnie interesują, są naprawdę bardzo dobre. Także Bisio, 6 dni od Silvera do Mastera. Ludzie mówili, że to jest niemożliwe, no ale zrobiliśmy to tak naprawdę w 4 dni mogliśmy to zrobić. Szkoda, że nie zrobiliśmy tego w 4 dni, bo może ten Grandmaster byłby jakiś taki w miarę realny. Zwłaszcza, że Bisio tutaj ściera się często z ludźmi z właśnie z Grandmastera czy Challengera. Tutaj jakieś lobby, jakie to było. Tutaj był Master Diament. Tutaj na przykład. Tutaj mamy Master Diament też, ok. Tutaj drugie miejsce, zobaczmy z kim. No i tutaj już mamy Grandmaster, Challenger, Challenger, Grandmaster. Także Bisio tutaj ładnie potrafi sobie poradzić. No tutaj był jakiś bardzo słaby streak. Tutaj drugie miejsce. No tutaj jakiś Grandmaster, tak to diament. No w każdym razie tak to wygląda. Jeszcze zobaczę sobie moje główne konto, na którym się uczyłem tego setu tak naprawdę. Teraz na Bisiu się będę mógł uczyć setów, zanim
zanim zagram na głównym koncie, żeby mieć lepsze statystyki właśnie tam. Także tutaj jestem 238, Grandmaster. No i tutaj jest troszkę gorzej, ale czekajcie, bo tutaj trzeba włączyć statystykę. Nie, jest dobrze włączone, jest o, czyli wszystko. No to jak weźmiemy wszystko, to jest jeszcze gorzej tutaj. Czyli jednak, od tego kąta do bisia poczyniłem duży progres, ponieważ tutaj wygląda to tak, a w bisiu wygląda to tak, jak wygląda. Natomiast zobaczymy sobie ostatnie gry w takim razie, żeby zobaczyć progres. Przede wszystkim ranked, wszystko, żeby było. No i last na przykład 50. No i w last 50 już jest bardzo duży improvement. A w last 20? A w last 20 to już w ogóle mamy super statystykę. S+, S, S. Nawet lepszą niż u bisia. Także widać, że w czasie wykonałem progres. Także no. Ten progres sprawił, że teraz nowe konto do mastera jestem w stanie wbić bardzo szybko. Jestem z siebie dumny, jestem szczęśliwy. No i jeśli wy chcecie też, kurczę, tak cisnąć, chcecie się cisnąć lepiej w to TFT, to oczywiście jest ta stronka tftmeta.pl. Możecie sobie wejść, czym grać w secie 8,5, sprawdź. No i tutaj macie tak naprawdę kompozycje, wszystkie. Eski są najlepsze, a są gorsze. I tak dalej. Ta lista nie była aktualizowana od 12 kwietnia, dzisiaj mamy 16, ale proszę się tym nie przejmować. Patcha jeszcze nie było, więc czekam. W sensie mógłbym tu kilka rzeczy poprzesuwać, ale SK jest aktualna, SK jest ważna, SK jest dobra. No, natomiast ani ma składu nie polecam w ogóle, żeby grać, bo jest kiepski. Ale kompozycje tutaj są, możecie sobie kliknąć, zobaczyć. Tutaj macie, jak to wygląda. Plan na grę, karuzela, porady, augmenty, przedmioty, nawet przy niektórych mamy już filmiki. No i tak, zapraszam. Także challenge udany. Może jeszcze w bonusie coś się uda więcej. Dzięki, że jesteście ze mną. No i zapraszam dzisiaj na streamka o 18. Powodzonka w TFT i cały je w cic.